Zanim ktokolwiek powie, że jest to plagiat serii Pinokiego, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Ani my, ani Pinoki, ani nikt nie ma monopolu na tego typu film, okej? Mam nadzieję, że mamy to sobie wyjaśnione. Każdy może robić tego typu content, ponieważ każdy ma do tego święte prawo. To tak samo jakby przypierniczyć się do zagrajmerów, że każdy robi zagrajmy, albo, no nie wiem, do vlogerów, że każdy robi vlogi, wiadomo o co chodzi. A więc dziś porozmawiamy sobie o scenach wyciętych z totalnej porażki. A uwierzcie mi, tego trochę jest. No to co? Napoje w dłoń, jedzenie w dłoń i ruszamy na łowy. Na samym początku Wyspa Totalnej Porażki i odcinek 23, czyli zaczynamy od pierwszego sezonu. W odcinku 23 tutaj, jak widzicie, Duncan strzela z łuku. O rany! Nie mam pojęcia, dokąd ona poleciała! Następnym razem zrobię więcej niż tylko jedną strzał. Po czym nie trafia i mamy następną scenę, gdzie to patrzy się na stertę bananów i innych owoców. Wciągnę sałatkę owocową! I teraz macie porównanie, co zostało wycięte z naszej polskiej wersji totalnej porażki. Note to self, next time make more than one arrow. Może to scena zbyt brutalna? Nie wiem. Może samo Fresh TV myśli, że to zbyt brutalna scena, bo może sugerować, iż Duncan chce kogoś, nie wiem, zaciukać czy cokolwiek. No, nie wiem, po prostu nie wiem nawet, jak na to mogę odpowiedzieć. Ja osobiście nie widzę niczego złego w tej scenie, poza tym, że Duncan nabił sobie na nóż 3 banany. Nie wiem, naprawdę, serio, to jest dla mnie popierdzielona sytuacja. A wy napiszcie, co sądzicie na temat tej sceny, czy ona faktycznie jest aż taka dziwna i czy faktycznie może coś sugerować, dlatego w naszej polskiej wersji Wyspy Totalnej Porażki tej sceny nie było. Serio, naprawdę, napiszcie w sekcji komentarzy, co autorzy mieli na myśli. Czas na czwarty odcinek Plejady Gwiazd. W wyzwaniu z sokowirówką, gdzie wcześniej trzeba było zjeść naleśniki, Al i Sam trafili tam i w ostatnim etapie toru przeszkód mieli nie puścić Pawia. Po tej karuzeli w sokowirówce oczywiście. Kiedy Sam się wyłonił, u nas było to, że miał spaść w dół. Natomiast w oryginale była scena, gdzie Shop wymiotował, zanim Sam spadł w dół. Zresztą proszę bardzo. Idąc dalej, w tym samym odcinku Alejandro złapał Sama i mówił, że on nie przegrywa, po czym gdy go osa urządla w policzek, to odruchowo łapie się za poli. A ty dokąd? Ja nie przegrywam. W oryginale natomiast Alejandro wypowiada zdanie: co na polski, jak przetłumaczymy, brzmi mój seksowny policzek. Nie wiem, czemu to wycięli, no ale cóż. Serio, ten odcinek pewnie będzie tak, albo ta miniseria w zasadzie będzie właśnie tak wyglądała, że większość mojego komentarzu to będzie, nie wiem, dlaczego to wycięli, ponieważ naprawdę chciałbym znać powód, dlaczego wycięli coś takiego i naprawdę nie trafia do mnie wymówka, że zapomnieli tego zdabingować czy coś. Mi się wydaje, że jest tutaj coś innego na rzeczy, ale pozostawię wam oczywiście tutaj rozkminy w sekcji komentarzy. Idziemy dalej. W tym samym odcinku, kiedy Duncan i Gwen się spotkały na kołowrotku, w polskiej scenie jest coś takiego. Bohater Duncan prowadzi, a Gwen z drużyny drani nabiera nowego odcienia zieleni. Gwen, w porządku? Spoko, dasz radę! Oto nowe znaczenie wyrażenia. Dać z siebie wszystko. Na ławkę. Jak widzicie, Gwen zrobiła się zielona i już jest przejście na następną scenę. Natomiast w oryginale wygląda to tak. Villain Gwen's head is turning a new shade of green. Gwen, are you okay? Come on, you can do it! Sick! Oh, and Gwen gives the hurl of shame new meaning. Po prostu zżygała się na Duncana, a następnie poszła siedzieć, no i przy okazji też oddała Pawia w pokoju zwierzeń. A i warto też wspomnieć, wracając do Sama, że u nas po tym całym zdarzeniu, gdzie to, jak już wyszedł z tej sokowirówki,
No to beknął i wyleciała sobie osa, czyż nie? No pamiętacie. Natomiast w oryginale, no cóż, beknął tak, że było go słychać na całej wyspie i wtedy wybekał osę. No, jak widzicie, pozbyli się naprawdę takiego fajnego kontentu. No, nic tylko, kurde, naprawdę. Gratulacje Fresh TV, naprawdę gratulacje. No i na sam deser odcinek totalnej porażki w trasie numer 4. Pamiętacie problemy techniczne z samolotem? No pewnie, że pamiętacie, no kto by ich nie pamiętał. One, jak pamiętacie, były sztuczne, by wprowadzić nutkę dramatu. To wyobraźcie sobie to. Widzicie tę grupkę szczurów ewakuujących się na dół? U nas została wycięta tutaj postać. Teraz pytanie, jaka postać? No jaka? No, odpowiedz na to pytanie. Czy to, nie wiem, jest postać szefa Hatcheta, Chrisa, no nie wiem, może samego, kurde, Justina lub kogokolwiek. Nie, moi drodzy. Tu została wycięta postać Ezekiela z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Naprawdę chciałbym znać powód, dlaczego oni postanowili się pozbyć z jakiegoś powodu Ezekiela. Nie wiem, może Ezekiel jest jakimś, kurde, stworem, którego naprawdę trzeba na każdym kroku wycinać. W ogóle najlepiej to może, nie wiem, wywalcie go z całej tej kreskówki, skoro lubicie wycinać go w zasadzie w momentach, gdzie jest jeszcze człowiekiem. Ale dobra, to jakby to taka moja luźna dygresja. Tak więc nie rozumiem trochę koncepcji twórców, czemu takie rzeczy się pozbywają. Nie wiem, macie jakiś konkretny pomysł? Tak jak pisałem, piszcie śmiało w komentarzach i wyjaśnijcie mi, bo może to ja jestem zbyt tępy, żeby pojąć coś takiego. Trzymajcie się i do następnego razu.